Witajcie, kochani. Słuchajcie, kochani, wiem, że robiłam już posta, natomiast obiecałam, że będę robiła także filmiki, takie króciutkie. Chciałabym zatem w tym filmiku już oficjalnie poinformować Was, że nowa książka, Płomienna Gwiazda, rozpoczęła swoją przedsprzedaż i jest już dostępna do kupienia na naszej stronie w promocyjnej teraz przedsprzedażowej cenie. Także bardzo serdecznie zapraszam do robienia zamówień. Kochani, o czym jest nowa książka? Nowa książka tak naprawdę ukazuje wydarzenia, które miały miejsce w przestrzeni naszej planety od stycznia aż do końca sierpnia tego roku, kiedy zakończyłam pisanie. Ukazuję Wam tam moją perspektywę tego, co się działo, abyście mogli wraz ze mną, moimi oczami, zobaczyć wszystkie zmiany energetyczne, jakie dotyczyły naszej planety. Wraz ze mną zabieram Was do rozmów ze Stwórcą, zabieram Was do rozmów z Mamą Gają, do rozmów z Matką Smoków, zabieram Was w liczne misje w przestrzenie, abyście wraz ze mną mogli dokonać tych wszystkich zmian, których ja w przestrzeniach dokonałam wraz z grupą moich przyjaciół. Kochani, nowa książka jest także jakby pokazuje w niej rozdzielenie się linii czasu, które nastąpiło w czerwcu i obrazuje Wam, co będzie się działo na każdej z tych trzech linii czasu. Mamy opadającą linię czasu trzeciej gęstości, mamy linię czasu czwartego wymiaru oraz mamy linię czasu wzniesienia. Poleciałam ostro w tej książce, jest 45 rozdziałów, kochani. Tak naprawdę każdy jest o czymś innym, więc bardzo dużo informacji będziecie mogli z tej książki także pozyskać. Dodatkowo w książce będą rozdziały na temat pierścieni Stwórcy oraz kryształu Genesa, które są bardzo, jak się okazało, pomocne w Waszym procesie wzniesienia. I postanowiliśmy, że zapytamy ludzi, aby dali swoje opinie na temat pierścieni i kryształów Genesa i zawrzemy je w książce, żebyście zobaczyli, jak oni odnajdują się w pracy z tymi pierścieniami. Kochani, ta książka to jest także moja własna osobista podróż przez te miesiące. Moja własna transformacja, moje testy, które dostawałam od Stwórcy, od przestrzeni. Moje wzloty i upadki. Chciałam pokazać Wam wszystko, dokładnie wszystko, co się działo, żebyście wiedzieli, że każdy z nas przechodzi te procesy transformacji. Ja także nadal jestem w procesie i jakby chciałam pokazać Wam, że wszystko to, co się dzieje, dotyka każdego. To nie jest tak, że jednych dotyka, drugich nie. Że jedni mają mniejsze problemy, drudzy mają większe. Zabrałam Was w tej książce do mojego własnego świata. Ponadto w czasie tego procesu od stycznia tego roku dowiedziałam się, kim jestem jako istota główna. I Wy wraz ze mną w tej książce także będziecie odnajdywali prawdę o mnie samej. Także bardzo serdecznie zapraszam Was do tej podróży wraz ze mną. Myślę, że informacje, które tam znajdziecie, na pewno w pewien sposób przybliżą Wam cały proces transformacji i wspomogą jakby tą transformację i te przemiany w Waszej własnej osobistej podróży. Wiadomo, że każda podróż jest inna, każdy z nas jest inny, ale mam nadzieję, że książka ta, podobnie jak Gwiezdne Dzieci, pomoże Wam, da Wam informacje i pomoże nam przede wszystkim w kreowaniu nowej, pięknej Ziemi. Mam nadzieję, że jak najwięcej z nas znajdzie się na linii czasu wzniesienia i to tam razem wspólnie będziemy budowali nową, lepszą przyszłość.